Litania do wszystkich świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazylii, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tak, dzisiaj męski skład, takiego jeszcze nie było. Dzisiaj Jacek, Marek i Wojciech nam posługują w tle. Moderatorzy, witam każdego. Jeżeli chcecie polecić swoją sprawę świętemu Judzie Tadeuszowi, trudną, może bardzo trudną, może po ludzku patrząc beznadziejną, to dobry czas jest na to, żeby to teraz zrobić. I
Teraz warto też się pomodlić do Michała Archanioła o osłonę. Proszę Cię o to. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Widzę, że się witacie, zauważcie się, to rzeczywiście dobry zwyczaj. Napiszcie szczęść Boże albo kogoś konkretnego sobie wybierzcie, kogo pozdrówcie. To zawsze tak miło się robi, gdy tworzymy taką społeczność, która nie tylko zbiera się i są osobne atomy, ale i też zauważamy siebie. Pięknie. Rozpoczynamy w imię Boże. W imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Pan Jezus modli się w Ogrójcu. Niby każdy z nas może powiedzieć, że no nie ma ludzi nieidealnych, nie jest dobrze, jeżeli dążymy do idealności. Ale z drugiej strony, jak przychodzą na nas trudności, sytuacje beznadziejne albo bardzo właśnie trudne, to tak się spinamy, tak jakbyśmy zawsze musieli dawać radę i zawsze musieli stanąć na wysokości zadania i zawsze idealnie podejść do tematu. A to nie jest konieczne. To nie jest konieczne. Ja nie muszę zawsze stawać na wysokości zadania. I ja nie muszę zawsze sprostać tej trudności. Ważne, że mam Boga, który to zrobi. Ważne, że Jego zaproszę do mojego życia. Ważne, że ze swojej bezsilności i trudności stworzę przestrzeń, w której Bóg działa. To zawsze jest dostępne, to zawsze jest w zasięgu mojej możliwości. Nawet gdy czuję, że totalnie nic nie rozumiem i nic nie mogę poprawić, to zawsze Bóg da mi łaskę tego, żeby z tej mojej bardzo trudnej sytuacji uczynić przestrzeń spotkania z Bogiem. Przestrzeń działania Jego mocy. Tylko z głowy gdzieś tu trzeba wyrzucić. No nie muszę być idealny, mogę sobie pozwolić na słabość. Słabość, która nie jest grzechem.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Ksiądz Pawlukiewicz opowiedział jedną historię, która pokazuje, jak dużo zależy od naszej interpretacji. Mianowicie, pani domu wchodzi do pokoju, do salonu, gdzie są goście, widzi jej ulubiona rozbita filiżanka tuż obok jej męża i zaczyna na niego krzyczeć, że ona taka droga, że tutaj rodzinna, że tak wiele dla niej znaczyła, że jest niezdara, że jest taki zły, że taki niedobry i przy wszystkich. Ale nagle się okazało, że to nie jej mąż, tylko ulubiona ciocia akurat zbiła tę filiżankę. No i zaczęła usprawiedliwiać. No tak, ciociu, to 12, mam jeszcze 11. To ona i tak nadszczerbiona była. To już nic, to tam się wyrzuci po prostu. On tak na dobrą sprawę, to nie są moje ulubione filiżanki i tak dalej. Jak dużo zależy od naszej interpretacji. A gdybyś tak, dzisiejsze trudne sytuacje, które ciebie dopadły, może bardzo trudne właśnie, zinterpretował inaczej. Popatrzył w świetle miłości Bożej. Popatrzył w tym świetle, że Chrystus poszedł dobrowolnie na mękę. Wybrał ją, aby pokazać miłość, aby nas zbawić. I czy te twoje dzisiejsze bardzo trudne sprawy nie są po to, żeby ciebie zbawić właśnie. Tobie przysporzyć ogromu dobra. Nauczyć kochać, wierzyć, ufać. Spróbuj w ten sposób dzisiejsze wydarzenia właśnie w tym kluczu zinterpretować.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie Pana Jezusa. Znacie pewnie takie życiowe sytuacje, w których powstrzymujemy drugą osobę, żeby czegoś nie robiła dla nas, żeby nie podejmowała jakiejś cierpienia, bo my nie chcemy, żeby ona się poświęcała dla nas. I tak spróbuj właśnie w tym kluczu popatrzeć na Chrystusa, który przyjmuje dla Ciebie koronę cierniową i możesz podejść do Jego twarzy. Oczami wyobraźni,
zobaczyć te wkłucia na głowie, zobaczyć tę koronę cierniową i możliwe, że będziemy mieli taki normalny odruch. Panie Jezu, nie tak dużo dla mnie. Dlaczego tak dużo poświęciłeś? Dlaczego tak cierpisz dla mnie? Może mniej? Może mniej mi wystarczy? Dlaczego tak dużo chcesz? Spróbuj właśnie ulżyć. Ulżyć Chrystusowi. Może jakoś opatrzyć te rany z wielką czułością, jaką w sobie masz. A Chrystus powie ci na to wszystko, co będziesz robić, to dla ciebie, to z miłości do ciebie. Przyjąłem tak wiele, żebyś nie miał wątpliwości, żebyś nie miała wątpliwości, że rozwiążę każdą twoją trudną sprawę i w każdej trudnej sprawie jest moja miłość, jest moja pomoc. Ufaj mi. Kocham cię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Podam Wam kilka sposobów, które stosujemy. Jakby bardzo twardo to mówię, stosujemy, nie, że może stosujemy, niektórzy z nas stosują, nie, stosujemy. Kilka sposobów na to, żeby nie pójść za Jezusem i nie dźwigać swojego krzyża. Pierwszy sposób, szukanie dziury w całym. Drugi sposób, dzielenie włosa na czworo. Czyli na przykład, czytam Pismo Święte i zastanawiam się, a może ja nie wiem, o co chodzi, a może to nie o to chodzi, a może to tylko metafora, a nie wiem, czy to wprowadzić w życie, a nie umiem tego wprowadzić w życie. I tak człowiek siedzi, zamiast po prostu słuchać Pana Boga, to on tak deliberuje. Później tak już dochodzi do Niego, co On ma zrobić, a później, a może to trzeba przedyskutować, a może kogoś się jeszcze zapytam, a zapytałem, a On może nie ma racji, a może drugiej osoby zapytam. I tak człowiek wciąż szuka dziury w całym, byleby tylko nie pójść za tym, co Bóg mu mówi. A ja nie wiem, jak się Pana Boga słucha, a jak ja mam odróżnić wolę Bożą od tej mojej woli, a jak się Pana Boga słucha, a ja nie wiem, jak się Pana Boga słucha. I tak człowiek szuka wciąż dziury w całym. Przypominam sobie jedną osobę, którą zapytałem o to, no to co możesz zrobić w najbliższym czasie? Co jest w zasięgu Twoich możliwości? To, co rozumiesz, wiesz, że to dobre jest, że to dobry kierunek, co możesz zrobić? Zaczęła mi opowiadać o porażkach z przeszłości. I to dużo. Wróćmy do pytania, ale co nie w przeszłości się wydarzyło, tylko tu i teraz możesz, bo rozumiesz, bo w zasięgu Twoich możliwości. A to nie odpowiedziałem na pytanie? No nie. Więc Tobie zadam pytanie. Co jest w zasięgu Twoich możliwości? Trochę pytanie jak do Gedeona. On nic nie ma, taki bidula. Nic nie zrobię. Czemu mnie powołujesz? Idź z tą siłą, którą posiadasz. Ale co dokładnie posiadasz? Jakie zrozumienie posiadasz? Co jest w zasięgu Twoich możliwości, żeby ten kolejny krok zrobić w dobrym kierunku, żeby wyjść z jakiejś trudności, z jakiejś bardzo trudnej sprawy? Może to jest właśnie związane z cierpieniem, bo trzeba na przykład wyjść z długów przez to, że się zaciśnie pasa albo zmieni się styl życia. To trudne, ale może to jest kolejny krok, który trzeba podjąć i nie szukać dziury w całym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Przypominam sobie takie momenty, w których nie umiałem nie nastawiać się źle do przyszłości. Gdzieś wewnętrznie miałem wciąż odczucie, będzie źle. I jedyne, co mnie trzymało w tym takim przekonaniu, którego nie umiałem zmienić, nie umiałem jakoś tak sobie nakazać, nie czuj tego, przestań to czuć, zacznij czuć inaczej. Przecież będzie dobrze, przecież to... Nie, no dalej źle się nastawiałem do przyszłości. Jedyne, co mnie wtedy trzymało, to wiara. Wiara w to, że Pan Bóg pomoże, wiara w to, że jest, wiara w to, że mnie nie zostawi, wiara w to, że to wszystko jest po coś, to co tu i teraz jest. Wiedziałem, że takie momenty też przygotowują mnie do tego, żeby teraz Wam głosić, żeby teraz prowadzić Wam właśnie różaniec. Stamtąd się bierze to, że teraz mogę stanąć na czele i wziąć za Was odpowiedzialność, oczywiście mocą Bożą, łaską Bożą, nie inaczej. Chociaż wtedy tego kompletnie nie czułem. Pozostawała mi tylko wiara. I możliwe, że Ty jesteś w punkcie, w którym źle się nastawiasz do przyszłości. W ogóle nie czujesz, że będzie lepiej. W ogóle nie czujesz, że cokolwiek się zmieni. I nie widzisz w ogóle perspektywy, którędy jakoś tak spróbować, żeby było inaczej. Może w jakiejś mierze tak odczuwasz, albo całkowicie podpisujesz się pod tym. To, co Cię może przeprowadzić przez te trudności, to Twoja wiara. To Twoja wiara. Wiara na wzór Maryi, która jest pod krzyżem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Amen. Zapraszam Was na modlitwę wstawienniczą. Na TikToku pewnie nie wystarczy baterii, więc przenieście się na YouTube. Na Instagramie też Was zapraszam, na YouTube Teobańkologia. Na razie jeszcze póki TikTok tam działa, to działa, ale zapraszam Was w inne miejsce. W ogóle, kto jest pierwszy raz, zapraszam do obserwacji, do subskrypcji, dzięki temu łatwiej wrócić na 20:30 na różaniec. Słuchajcie, część z Was pytała o to, więc od razu, zanim część się rozejdzie, to powiem.
Już jest nowy kalendarz na 2024 rok na teowsparcie.pl. Za niedługo o tym więcej coś opowiem, ale teraz tylko tak skrótowo. Żeby nie rozpraszać, to przechodzimy już do modlitwy o pokój, modlitwy za ojczyznę, modlitwę z suplikacjami. Ktoś pyta na YouTube, jak to znaleźć. Trzeba wpisać teobańkologia po prostu na YouTubie i będzie tam kanał. Zapraszam Was na niego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Boże Duchu, wołam Cię do tych osób, które może jakieś tak odrętwiałe wyszły z tego różańca. Mają wrażenie jakiegoś takiego otępienia, mają wrażenie, że nic do nich nie dochodzi. Jakoś ten umysł jest tak przytępiony, że nie może jakoś rozważyć tego, co Ty mówisz do nas. Proszę Cię, Duchu Boży, przyjdź i przekonaj nas, że nas kochasz i przemówisz do nas zrozumiałym językiem. Że Ty dałeś nam zdrowy rozsądek, Ty dałeś nam rozum, Ty dałeś nam Biblię, Ty dałeś nam przykazania i możemy dojść do prawdy, którą nam objawiasz, którą nam przekazujesz i możemy pójść tą drogą, którą Ty nam wskazujesz. I nie jesteśmy zbyt tępi, żeby to rozpoznać. Nie. Jesteśmy Twoimi dziećmi, stworzeni do wielkich rzeczy, stworzeni do kosztowania darów niebiańskich, stworzeni, mamy nogi stworzone do kroczenia po Bożych ścieżkach. Ta pieśń niech sprowadza Ducha Świętego, który niech oczyszcza uszy, byśmy słyszeli Ciebie i oczy, byśmy widzieli Ciebie. I nasz dotyk, byśmy poczuli Ciebie tuż obok, bliskość Twoją. Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech spadnie deszcz
błogosławieństw. Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Święty Judo Tadeuszu, Ciebie proszę o pomoc, o zrozumienie tego fragmentu, ponieważ wielu biblistów mówi właśnie, że Ty jesteś bohaterem tej sceny. Ty byłeś jednym z 12 apostołów. Posłuchajcie Ewangelii według świętego Łukasza. 22 rozdział od 24 wersetu. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz on rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc 12 szczepów Izraela. Święty Judo Tadeuszu, pomóż nam, którzy też często tak mamy, że jak jest dobrze, to sami sobie problemy wynajdujemy i stawiamy podobne pytania, kto z nas jest największy. A jak przychodzi właśnie jakaś zła dola, przychodzi jakaś trudność, to te pozorne pytania i problemy idą w dal, ponieważ trzeba przetrwać, ponieważ trzeba jakoś znaleźć przestrzeń, pomysł, metodę na to, żeby po prostu przeżyć. Choćby z dnia na dzień przeżyć. Święty Judo Tadeuszu, naucz nas, gdy jest dobrze, nie pysznić się wobec Pana Boga, nie szukać pseudoproblemów, nie szukać jakichś dowodów na to, że jestem już właśnie wyżej od innych. Nie szukać na siłę tego, żeby być ponad innymi, żeby w imię swoich ambicji przewodzić innym, w imię swoich ambicji być tym, który siedzi za stołem, inni mają mi usługiwać. Chryste, który masz taką logikę wobec nas, że chociaż jesteś Panem i Królem Wszechświata, to najpierw służysz nam, najpierw rozkochujesz w sobie, pokazując, jak wiele dla nas robisz, jak wiele jesteś w stanie dla nas poświęcić. Chociaż masz pełne prawo do tego, żeby wymagać od nas, byśmy my Tobie służyli, byśmy my byli na Twoje usługi, bo stworzyłeś nas właśnie dla siebie. A Ty jednak na początku dostosowujesz się do naszego upodobania, dostosowujesz się do naszej niedojrzałości, dostosowujesz się do naszych pragnień, rozkochujesz nas w sobie, a potem wprowadzasz w taki stan, w którym przyjdzie moment, w którym już te praktyki pobożne i dobroczynność już nie mają takiego smaku jak kiedyś, już są trudne, już wszystko staje się ciężarem i modlitwa staje się ciężarem. I Kościół staje się ciężarem, i służba staje się ciężarem, i wtedy uczysz nas, byśmy bezinteresownie, byśmy z miłością po prostu, z miłości do Ciebie, byli sługami. Sługami, którzy mają świadomość, jesteśmy nieużyteczni. Może ktoś przyjść inny, mnie nie ma, dzisiaj ja jestem, może ktoś jutro być. Panie, proszę Cię o taką pokorę dla tych, którzy przyszli. Niech ta pokora rozwiąże sytuacje trudne, nawet beznadziejne. Święty Judo Tadeuszu, który miałeś swoje wady, napisane nawet w Ewangelii, i jakieś dziwne pytania w ogóle zadawałeś i nad dziwnymi rzeczami, zupełnie niebożymi się zastanawiałeś. Pomóż nam, którzy mamy bardzo podobnie. Przyjdź, Duchu Święty, i przez modlitwy świętego Judy Tadeusza, proszę Cię, przyjdź do tych trudności, które istnieją tylko w naszej wyobraźni. Jak zmienimy interpretację, to się okaże, że wszystko staje się prostsze. Inaczej widzimy życie, inaczej rozwiązujemy pewne trudności, inaczej podchodzimy do tematów, gdy Bożymi oczami spojrzymy. Proszę Cię więc, Panie, o dobrą interpretację tego, co się nam wydarza. Proszę Cię, Panie, o wiarę i zaufanie, która daje dobre oczy do dostrzeżenia przyczyn i skutków
i okoliczności, i dobrej oceny tego, co wokół nas jest. Proszę Cię, Panie, o wiarę, która czyni cuda. Jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej chorobą, proszę Cię, uzdrów go. Jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej działaniem złego ducha, uwolnij go od tego złego ducha. Święty Judo Tadeuszu, rozkaż tym złym duchom, by odeszły, by już nie dręczyły. A więc, Panie, jeżeli do kogoś doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji grzechy nieczyste, w imię Jezusa niech odejdą. Niech odejdą duchy nieczyste. Jeżeli kogoś do tej trudnej sytuacji doprowadziło brak zdrowia, brak dbania o siebie, w imię Jezusa, Panie, proszę Cię, uzdrów. Uzdrów tę osobę z bólów kręgosłupa. Proszę Cię, Panie, byś przyszedł i wszelkie komplikacje związane z przegrodą nosową, Panie, proszę Cię, uzdrów. Okaż swoją potęgę, moc, bogactwo, które chcesz na nas wylać, bogactwo ducha. Proszę Cię, Panie, w intencji zadłużonych, niech Twoja łaska przez przyczynę świętego Judy Tadeusza i ich wola ascezy, wola nawracania się, wola ćwiczeń duchowych, modlitwy, niech sprawi cuda, że wszystko to, co wydaje się przerastać nas, będzie rozwiązane. Tchnij nadzieję i ufność w serca tych, którzy zostali na tej modlitwie. Tchnij nadzieję, proszę Cię, Panie, o łaskę nadziei dla tych, którzy są teraz na tej modlitwie, za których się wstawiam, którzy zostali poleceni w komentarzach. Proszę Cię, święty Judo Tadeuszu, o łaskę nadziei. Wyśpiewuj teraz, bracie, siostro, że wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Że nawet jeżeli nie czujemy tego, to możemy się chwycić nadziei, możemy chwycić się wiary, która nam co innego podpowiada niż uczucia. I możemy już teraz sięgnąć gdzieś w przyszłość do tego momentu, w którym będzie lepiej. Poprawi się. Zrzucimy ciężary. One już będą za nami. Choroby już ustąpią, albo zupełnie inaczej do nich podejdziemy, inaczej zinterpretujemy to, co się nam dzieje. Te niszczące tęsknoty i pragnienia zostaną przezwyciężone, oczyszczone, wysublimowane, by skierować je na dobra wieczne. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Wyśpiewuj to i spróbuj z wiarą podejść właśnie do tych słów wziętych z listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 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 Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który 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 mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Twój psalm, Panie, przekazuje takie słowa i chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, proszę Cię, Panie, za tymi osobami, które czują się puste w środku jak bukłak i mało tego, zostały teraz poddane takim doświadczeniom, że są podobne do bukłaka, który został poddany suszeniu, są pośrodku dymu, woda, życie z nich ulatuje. Tak to odczuwają. Proszę Cię, Panie, w intencji tych, których ziemskie pragnienia się nie spełniły.
a jeszcze nie czują, że te duchowe, dotyczące Ciebie pragnienia już się spełniają. Są puści w środku i mają wrażenie, jestem jak bukłak wysuszony w dymie. Proszę Cię, Panie, by ten proces suszenia, proces kształtowania duszy, zaowocował tym, że zmienisz nas, zmienisz nasze myślenie, zmienisz nasze pragnienia. Że podobnie jak różne materiały poddaje się obróbce termicznej, obróbce związanej z temperaturą, z powietrzem, dymem, tak i Ty w pewnym sensie przez te doświadczenia, które aranżujesz wobec nas, poprzez te doświadczenia kształtujesz naszą duszę, by była podobna do Ciebie, by została przebóstwiona, by zmieniły się nasze ambicje, by zmieniły się nasze plany, by zmieniły się nasz sposób patrzenia, interpretacji, pragnienia. Proszę Cię, Panie, jeżeli jesteśmy właśnie na tym etapie, w którym jedyne, co nam zostaje, to wierzyć w to, że Ty, Panie, wiesz, co robisz, bo nie czujemy tego. Pozostaje nam zaufanie. Daj nam wyśpiewywać, że wszystko możemy w Tobie. Że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Spróbuj z wiarą i z mocą wyśpiewywać właśnie te słowa. Rozlewaj swoją chwałę, potęgę i moc na miasto Twoje święte. Potęgę i moc, rozlewaj swoją chwałę, potęgę i moc na miasto Twoje święte, potęgę i moc. Jezus, On mnie umacnia, Jezus, On mnie umacnia, Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który 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 mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Jezus, On mnie umacnia. Pobłogosław, Panie, swoje dzieci, daj im dobrą, spokojną noc, wlej nadzieję w ich serce, uzdrów to, co chore, uwolnij to, co zniewolone. Panie, miej do nas cierpliwość, tak jak miałeś do Judy Tadeusza, który stał się świętym, chociaż przecież nie urodził się jako święty i przeszedł różne oczyszczenia. I dałeś mu wiele lat na to i kształtowałeś go przez wiele lat. Ostatecznie udało mu się dojść do świętości. Bądź cierpliwy również wobec nas, tylko spraw, Panie, żebyśmy my nie folgowali sobie w tej drodze do świętości. A błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna, Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. 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 No tak, zapraszam was do jeszcze rachunku sumienia. Jest film od serca dodany kilka godzin temu na kanał YouTube Teobańkologia. Jeżeli chcecie, już jest podpięty, można go zobaczyć. Ale zanim on, to wieczorny rachunek sumienia. Nas czeka w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Na początku podziękuj Bogu za to, co było dobrego dzisiaj. Tak, podziękuję.
za co powinieneś przeprosić, z czego nie powinieneś być dumny. Czy jakieś dobrowolne rozproszenia na modlitwie były? Czy jakaś niecierpliwość się pojawiła albo lenistwo? Czy słabość była dla ciebie powodem załamania, czy raczej przestrzenią wpuszczania Boga do swojego życia? Czy poczucie straty było przyczyną użalania się nad sobą, czy raczej przestrzenią otwierania się na więcej, na to, co Bóg da więcej? Czy szukałeś dziury w całym, dzieliłeś włos na czworo, byleby nie pójść za Chrystusem aż na Golgotę? W obliczu trudności, czy ufałeś? Podejmij postanowienie. Uruchom wolę, decyzję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję Jackowi, Markowi i Wojciechowi. Wy też im podziękujcie. Za chwilę ostatnia piosenka nas czeka. Ja z wielką, wielką taką... chcę wam coś powiedzieć. Oczywiście to już jest na koniec. Oczywiście już po tych wszystkich duchowych doznaniach, chociaż jeszcze doznaniach, modlitwach oczywiście. Jeszcze przed nami piosenka, ale chcę wam opowiedzieć o rzeczy, która niesamowicie może was ubogacić. Ale jestem dzisiaj tak zakręcony, jak widzicie, że nie wiem, czy mi się uda o tym opowiedzieć, ale spróbuję. W sensie jakoś tak jakoś mi się ciężko mówi, język mi się plącze. Ale tak, wielu z was już o to pytało. Kalendarz na przepiękny. Pierwszy raz na różańcu pokazuję, na koronce już pokazywałem. Przepiękny kalendarz na 2024 rok już jest dostępny z błogosławieństwami. I chciałbym was zachęcić, żebyście od razu dołożyli do zamówienia zeszyt walki duchowej dla małżonków. Nowość. Tego jeszcze nie było. Był inny zeszyt walki duchowej, ale można powiedzieć dla singli. Dlaczego proszę was o to teraz? Ponieważ w Wielkim Poście będziemy potrzebowali jednego lub drugiego zeszytu i nie chciałbym po prostu, że tak wiecie, w listopadzie wam o tym mówię, później w lutym mówię, słuchajcie, z kolejny raz możecie skorzystać z platformy to wsparcie, chociaż możecie korzystać, bo w ten sposób wspieracie ewangelizację, ale chciałbym, żebyście już teraz zawczasu pomyśleli, zwłaszcza kto jest za granicą, żeby razem wziął, a już niezależnie od Wielkiego Postu i kolejnego Jerycha, to żeby po prostu zawalczyć o lepszą jakość małżeństwa.
Opowiadam o tym szerzej, więcej w kontekście terminarzu kalendarza najbliższych wydarzeń w filmie Od serca, do którego was odsyłam. Jest on podpięty, jest on na YouTubie Teobańkologii. Tam wszystko wyjaśnione lepiej niż teraz, gdy mi się język plącze. Mam nadzieję, że skorzystacie, pomyślicie, czy komuś właśnie nie podarować czegoś takiego, czegoś podobnego. Jest tam oczywiście płyta, Księga Błogosławieństw i podobne rzeczy na platformie tego wsparcia. Pamiętajcie, że w ten sposób, gdy dokonujecie zamówienia, wspieracie tę bańkologię. Kolejne rzeczy dobre mogą się dziać. Planujemy dla młodzieży treści, planujemy utrzymać to, co jest właśnie dzięki wam, dzięki darczyńcom, wszystko to jest możliwe. Dobrze, pojutrze wysyłam, powiedziałem, że jutro, ale pojutrze wysyłam newsletter jeszcze do tych, którzy chcą takiego e-maila dostawać, którzy się zapisali na niego przez teobańkologia.pl, przez tą stronę. I jeszcze dużo wam bym poopowiadał w tym filmie, to jest, a teraz na sam koniec, taka radosna piosenka, którą chcę wam zaproponować, byśmy się na sam koniec pomodlili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, 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 alleluja. Chwała i cześć, alleluja, 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 alleluja. Chwała i cześć. Tobie, Boża Matko, dzisiaj śpiewać chcę, z serca niech popłynie pieśń. Tobie, Boża Matko, dzisiaj śpiewać chcę, z serca niech popłynie pieśń. Alleluja, 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 alleluja. Chwała i cześć, alleluja, 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 alleluja. Chwała i cześć. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, 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 alleluja. Chwała i cześć, alleluja, 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 alleluja. Chwała i cześć. Wszystkiego dobrego, śpijcie dobrze, dobrej nocy.